Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. ZX Spectrum nie było moim pierwszym komputerem, ale było pierwszym komputerem, w którym się zakochałem. Miłością jedyną, bo tą pierwszą. Doskonale pamiętam tamten dzień i pamiętam, jak pachniało. Była zima i to była końcówka ferii zimowych. Rok 1984 albo 5, wydaje mi się, że chyba bliżej 5. I pachniało gulaszem, który wtedy, a dziś już świętej pamięci, mama Bartka robiła, nawet nas poczęstowała tym gulaszem. Ten obiekt moich ówczesnych marzeń i snów za sprawą Clive'a Sinclaira ujrzał światło dzienne w kwietniu 1982 roku i z miejsca podbił świat. Za ten sukces już rok później Sinclair otrzymał z rąk królowej brytyjskiej tytuł szlachecki. Tymczasem setki mil dalej, za żelazną kurtyną, jako młodzi nadwiślańscy entuzjaści informatyki, mieliśmy wziąć się za bary ZX Spectrum dopiero kilka lat później. I oczywiście nie obyło się bez tak charakterystycznych dla mnie do dzisiaj problemów technicznych. W jednej skrzynce był cały komputer. Osobno był zasilacz. Podłączało się to przez zwykłe gniazdko antenowe do telewizora. No i tutaj pierwsze zdziwienie i rozczarowanie dla młodych użytkowników w Polsce, dlatego że ZX Spectrum był przystosowany do systemu brytyjskiego, czyli do PAL. W Polsce był SECAM, w związku z tym na dzień dobry traciliśmy kolory. Podłączało się to przez gniazdko do telewizora, ale niewiele wtedy było w Polsce kolorowych telewizorów. Więc bardzo często używało się odbiorników Wela radzieckich, które były czarno-białe. I ja ZX Spectrum pamiętam jednak głównie z czarno-białej grafiki. No w ogóle dziś nieprawdopodobne grać w gry, które są czarno-białe. Podłączało się magnetofon kasetowy Grundig z kasetą, na której była w formie audio nagrana aplikacja, czyli gra najczęściej. Włączało się play, podłączało się to przez zwykłe złącze słuchawkowe, no i leciał sygnał. Do Spectrum gry około 3, 4, może 5 minut maksymalnie ładowały się gry. Z bardzo charakterystycznym dźwiękiem, który jak słyszę dzisiaj budzi we mnie bardzo silne emocje. Mimo że to głównie niska cena była przyczyną ogromnej popularności ZX Spectrum, my, spragnieni cyfrowego eskapizmu, widzieliśmy w nim znacznie więcej niż po prostu tani i mocno niedoskonały komputer. Oryginalny ZX Spectrum dziś można uznać za małe dzieło sztuki, mimo jego skromnego wyposażenia. Niewielka obudowa o rozmiarze zbliżonym do kartki B5 ma swój niezaprzeczalny urok. Czarny plastik, gumowe klawisze w szaro-niebieskiej kolorystyce, czterokolorowa tęcza w prawym dolnym rogu oraz metalowy panel na górze pokryty kolorowymi poleceniami przypisanymi do klawiszy obroniłyby się i według dzisiejszych standardów projektowania. W połączeniu z naszym entuzjazmem rodziło to fascynację najdrobniejszymi i pozornie pozbawionymi znaczenia drobiazgami. Dźwięk w ZX Spectrum jak na owe czasy był super i to chyba on spowodował, że się zakochałem w tym komputerze, ale nie chodzi o melodyjki, które on wygrywał, bo były takie se. Chodzi bardziej o dźwięk, kiedy się naciskało te klawisze, które były jak gumki do ścierania, one mają taką fakturę gumową. Jak się nacisnęło, to było takie t, takie t. Tak jak dzisiaj w smartfonach często są dźwięki klawiatury, to było tam bardziej subtelne. I wtedy się zakochałem w tym komputerze, tak. Dźwięk był cudowny, aczkolwiek sam głośnik przy grach, no to dramat. Koledzy już mieli wtedy C64, który wygrywał całe wspaniałe melodie i symfonie, ale Spectrum był cudowny przez swoją niepozorność. Jeżeli miałbym go porównać do świata samochodowego, to chyba byłby Volkswagen Garbus. W odróżnieniu jednak od auta dla ludu, komputer Sinclaira nie mógł się poszczycić legendarną niezawodnością. Na dodatek jego konstrukcja, choć wizualnie zachwycała nas, niosąc obietnicę technologicznej przygody w cyfrowych światach, pozostawiała wiele do życzenia w kwestii wygody użytkowania. Wyjątkowo był upierdliwy w użyciu, dlatego że klawiatura była gumowa i bardzo często się psuła. To jedna rzecz. Po drugie, to jest komputer, w którym nie ma wyłącznika.
włączenie i wyłączenie następuje poprzez włożenie albo wyjęcie wtyczki. Problem polega na tym, że gniazdo interfejsu było całkowicie nieosłonięte. Więc jeżeli ktoś w przypływie emocji źle wycelował i dotknął tym jackiem pod prądem do interfejsu, to często palił całe układy. Dlatego to był komputer, który się często psuł, ale Bartkowi się nie zepsuł. Zresztą chyba gdzieś mam zdjęcie, jak mając lat 17, może 16, gram na tym komputerze u Bartka. No właśnie. Gry na ZX Spectrum miały charakterystyczny wygląd z ograniczoną ilością barw. Mała pojemność pamięci operacyjnej wpływała na organizację pamięci ekranu, co skutkowało ograniczeniem do 2 barw dla jednego pola znaku. To z kolei prowadziło do tzw. attribute clash lub color clash, w którym ruchome obiekty na ekranie barwiły otoczenie. Choć dawniej uważano to za mankament, dzisiaj jest to cecha wyróżniająca gry dla ZX Spectrum. Myśmy również pisali swoje własne gry. Pamiętam Beta Basic, który był bardzo fajnym językiem programowania. I nawet z Bartkiem zaczęliśmy pisać grę opartą o dalszy ciąg obcego. Kiedy okazuje się, że Ripley nie wyrzuciła do końca tego obcego ze statku i on ją ściga w tej małej przestrzeni, trzeba się chować. I jak zobaczyłem Island Isolation, pomyślałem, no ukradli nam pomysł znowu. Oczywiście, że ukradli pomysł, ale nie, myśmy nigdy tego nie zrealizowali. To były takie pierwsze kroki, ale to było cudowne. Gry z reguły kupowało się na giełdzie komputerowej. Cóż to takiego? Fenomen, o którym na pewno jeszcze opowiemy w tym cyklu. Można też było wpisywać gry do pamięci komputera linijka po linijce. W 1985 roku w kioskach ukazał się Bajtek, pismo o komputerach skierowane do młodzieży. Na jego łamach pojawiały się artykuły, mapki i recenzje gier, a także programy w języku Basic, które można było pracowicie wstukiwać do pamięci komputera. To były z reguły w Basicu pisane oprogramowanie, ale z jednym haczykiem. Poligrafia wtedy w Polsce była jaka była, więc po pierwsze nie zawsze wydruk był taki, że dawało się wszystko odczytać i przepisać, a po drugie zdarzały się błędy. I na przykład wpisywałeś program przez całe popołudnie, który nie chciał działać, ty nie wiedziałeś dlaczego i 3 miesiące później, bo taki był cykl produkcyjny Bajtka, ukazywała się errata. I choć niezwykle oszczędne konstrukcje Sinclaira stanowiły prawdziwe wyzwanie dla swoich użytkowników z powodu niewygodnej klawiatury oraz braku tak elementarnych części wyposażenia, jak choćby zwykły włącznik zasilania czy przycisk reset, to ZX Spectrum był dla nas... A zresztą posłuchajcie sami. To było takie okienko, to była taka dziurka od klucza, przez którą można było zobaczyć te wirtualne światy. I to było cudowne, to była zapowiedź czegoś wielkiego. I myśmy to czuli.